Siema, witajcie w odcinku jak zrobić takie kozackie napisy, które wy widzicie u mnie na filmach. No raczej na filmach, bo na live'ach tego nie używam. Potrzebny wam będzie dosłownie jedna paczka darmowa i dwa programy lub po prostu jeden z nich. Wszystko wam pokażę, żeby było podobnie jak u mnie. Ja już raczej nie będę przedłużał. Dzisiaj też mam live'a, chociaż wy to oglądacie pewnie już po live'ie i nagrywam odcinek z Natalią Q&A. Pozdrawiam osoby, które będą go oglądały. Pewnie w tym tygodniu będzie. Będzie więcej pytań niż tam zadaliście, bo jeszcze kiedyś zadawaliście. Nie mają widzowie kamelinka, już się wam mogę pochwalić. Tylko, że coś mi nie działa i mam czarny ekran, gdy go po prostu podłączam. No ale to nic, jakoś to się naprawi. Ja się z wami żegnam, miłego oglądania wam życzę. Trzymajcie się i do kolejnych. Jesteśmy przy komputerze i macie mnie tutaj z aparatu, tylko że fokus o. Teraz tak naprawdę wystarczy, że macie program taki jak Adobe After Effects i Premiere Pro, bo to się będzie bo ten poradnik będzie właśnie bazował na tych dwóch programach i potrzebujecie Animation Composera. Wpisujecie Animation Composer i tutaj wystarczy, że sobie to pobieracie, instalujecie na wasz dysk, obojętnie gdzie. Nie będę wam raczej pokazywał, ponieważ to jest proste. Nie musicie od razu się logować do newslettera. Wystarczy, że się zalogujecie na pulpit, zainstalujecie to. I teraz tak, na początku może odpalmy sobie Premiere Pro, pokażę wam jak to działa w jednym programie i później z jednego przejdziemy do drugiego, jeśli macie funkcję, jak w poprzednim odcinku mówiłem, Replace with After Effects Composition. No zobaczymy. Wchodzimy w Premiere Pro. Gdy nam się nasz Premiere Pro odpali, odpalamy również projekt, wybieramy lokację, najlepiej pulpit, bo to jest przykładowy filmik, dajemy sobie przykład i musimy przeciągnąć do naszego Premiere Pro jakiś materiał, w którym coś mówię najlepiej, aby to fajnie wyglądało, więc ja przeciągnę. Przypuśćmy, że jakiś tutaj śmieszny materiał mam, przeciągamy go na timeline'a i zobaczmy, co tam sobie gadałem na Ome kiedyś. Pozdrawiam tych, którzy widzieli ten filmik. No. Nie! Mamy 30, nie ma! O! Na tym fragmencie będziemy bazowali. Nie zwracajcie uwagi na to. Wycinam sobie to po prostu. Mam jeden fragment. I teraz, gdy zainstalujemy naszą paczkę, klikamy Window Extensions i Premiere Composer. Tutaj mam update'a, więc najlepiej update'a się robi przy zamkniętym programie, a odpalonym jakby tym oknie. Więc, no trudno. Aha, instaluje mi się. Aby teraz zrobić takie zwykłe, podstawowe napisy, również to się da zrobić w Premiere Pro, jeśli nie macie After Effectsa, wchodzicie sobie tutaj w tekst presets oraz macie tutaj przykładowe szablony, na których możecie bazować. Dajmy sobie na ten odcinek ten szablon, przerzuca nam się na timeline'a, importuje się, po zaimportowaniu, mogę to sobie dać na drugi monitor i teraz tak, ta dziewczyna coś tam mówi, zaraz zobaczymy. Nie! Mówi, no jeszcze mamy o 30 nie ma. Poucinamy sobie to i dajmy coś takiego. Teraz pozycją dajemy do dołu, klikamy na klawiaturze T i dajemy no mamo czy coś takiego. I jakiś kolor wypadałoby ustawić, dajmy sobie może żółty, żeby to spoko wyglądało. Taki ciemniejszy. O, jest git. Jeszcze może trochę niżej. Teraz w tym programie musimy wpisać efekt tutaj drop shadow, przyciągamy. I w tym programie dajemy sobie, no wydaje mi się takie 75 i możemy tu dać takie 12 lub 15, coś sami musicie pookminić i dajemy Turbulence Displays, przeciągacie i tutaj najlepiej sobie dać, nie wiem, 12 na 5, tak najlepiej i tu Random Seed na dyszkę, zaraz zobaczycie co dodało. Jak to wygląda, co prawda tu jest to wszystko na szybko robione i ten efekt będzie szybki też, zaraz zobaczycie. No, nie, i najlepiej skopiujmy sobie to, usuńmy to i teraz klikając tu z altem przesuwamy, mamy po prostu to mamo. Nie, i teraz tak, klikamy ponownie, klikamy te jeszcze mamo 30 nie ma. Coś takiego powinno nam się wyśrodkować i teraz ja to przerenderuję, zobaczycie jak to w łatwy sposób wygląda w Premiere Pro i zaraz pokażę wam jak to zrobić w After Effectsie, ponieważ tam wydaje mi się, że lepiej to wygląda w moim odczuciu. Ja sobie między tymi dwoma programami właśnie to robię i wam również polecam, jeśli możecie, jeśli nie chcecie, to możecie z gotowych szablonów z Premiere Pro skorzystać, to jest wasza decyzja, ale u mnie grzmi. I teraz tak, odpalmy sobie, tak to wygląda po dodaniu napisów. No! Nie! Mamy 30, nie ma!
I teraz zapytacie pewnie, czemu tutaj nie działa ta opcja, bo dodałem random seed, dajcie sobie najlepiej do końca i teraz powinno działać. Tak wam fajnie napis powinien chodzić, zaraz zresztą zobaczycie, o co mi chodzi. Nie. Tak wam fajnie jakby ten napis się rusza, może to nie jest widoczne, możecie sobie dać w tym Turbulence Display jest więcej, musicie sami to zobaczyć. Nie. No i tak to wygląda. Wydaje mi się, że jest spoko naprawdę szablon i spoko paczka. Nie wiem, dużo tego jest na YouTubie już, znaczy chyba tych poradników, ale zapytałem, chcieliście, więc macie. Ja teraz wam pokażę, jak to zrobić w After Effectsie, więc może utnijmy to. Teraz klikamy Replace with After Effects Composition. Musimy chwilkę poczekać. Po odpaleniu zapisujemy nasz projekt jakby z tym fragmentem. No ja na pulpicie zapiszę przykład i mamy tutaj właśnie to i zróbmy Ctrl T, dajmy no, na początku niech będzie no i dajmy kolor jak wcześniej żółty. Teraz tu klikamy Algin i wyśrodkujemy to na tym poziomie, klikamy to i teraz Ctrl Alt Home, mamy ten znacznik na samym środku, klikamy P na klawiaturze i teraz jest OK. Tutaj możemy dać glow, dajemy sobie glow, zwiększamy lekko, tutaj dajemy takie pół oraz drop shadow, bo to też ładnie wygląda na takim napisie. Oczywiście distance zmniejszamy i lekko opacity 35, możemy również dodać tak samo jak wcześniej turbulence displays i również na 12 na 5 lub 5 na 12, już nie pamiętam jak to było. No, damy 12 na 12, niech będzie. Teraz klikamy Evolution Options i z altem trzymając Random Seed piszemy Time razy, no, dajmy 6. I teraz nam fajnie ten napis się jakby buja. Wydaliśmy te efekty, wchodzimy Window, Animation Composer i teraz tutaj w Starter Presets klikamy to, rozwijamy te dwie od razu i dajemy sobie najlepiej to. I tutaj możecie dać, jak ma wychodzić, czy bardziej centralnie, czy z boku, czy z góry, jak chcecie. Ja sobie dam na przykład bottom, jeśli dobrze czytam. Najpierw musicie wybrać warstwę i in. Teraz wchodzicie w browse ponownie i dajecie sobie tutaj, może być end, ja tego też używam, i dajecie sobie to przejście right. Right? Chyba dobrze przeczytałem. I klikacie in. I tutaj na dole zjeżdżacie, zmniejszacie sobie na takie 300, możecie 350, 200. Zobaczcie jak to wygląda, im macie większy, dłuższy napis, tym lepiej to będzie wyglądać, zaraz zobaczycie. I teraz ona tutaj mówi no. I teraz tak, Ctrl Shift D robimy i w tym momencie tutaj będzie jeszcze nawet 30 nie ma. I teraz sobie zobaczcie jak to fajnie wygląda. Możemy to również zrobić w ten sposób, że to będzie gdzieś tu, a to się będzie chować, czyli klikamy pozycję i tutaj będzie to leciało gdzieś do dołu. Zaznaczamy 2, F9, wchodzimy w NetGrapha i tutaj przesuwamy z Shiftem do końca, pyk. No i niech się nam przerenderuje. I tutaj również dajemy sobie pozycję, tak, i gdzieś do dołu mniej więcej. Zaznaczmy te 2, F9, pyk i pyk. I teraz zaczekajcie chwilę, zaraz wam pokażę efekt finalny i będziemy kończyć odcinek. Tak wygląda efekt finalny. Jeśli chcecie jeszcze coś dodać, to możecie sobie dodać opcję wiggle, jakby takie poruszanie się napisów. Wpisajcie tutaj wiggle i na przykład position i zobaczcie jak to będzie wyglądało. Będzie wam się tak fajnie napis ruszał. Tylko mówię, to działa na takiej zasadzie, że musicie mieć dłuższy napis i musicie mieć... No jak widzieliście mój odcinek, no to ja tam dawałem takie coś, takie dłuższe teksty. Było też spoko, macie poradnik pokazany jak to zrobić, możecie również inne presety stąd używać, to już jest wasza sprawa. Róbcie sobie naprawdę co chcecie, dodajcie sobie, bawcie się efektami, macie różne tutaj rotacje i inne skale. Możecie sobie zmniejszać, zwiększać. Wszystko jest dobrowolne, ta paczka jest darmowa, jest ona na YouTubie również nagrana, różne inne poradniki ja też zrobiłem. Macie tutaj też fajne efekty, jak na przykład transition i sobie wchodzicie, klikacie i możecie sobie dać taki zoom. Zobaczcie jak to będzie spoko wyglądać, tylko na samą górę najlepiej. I teraz macie taki efekt z tym zoomem, z tym transition. To fajnie wygląda, jak jest jakieś przejście między jednym filmem a drugim. No,
I tak to mniej więcej wygląda, takie proste napisy. Ja wam dziękuję za odcinek. Stawcie łapkę w górę pod odcinkiem, bo wydaje mi się, że dużo osób chciało po tym, ile było łapek w górę pod właśnie tym postem na społeczności. Niezmiernie wam dziękuję, wpadajcie na Instagrama, wpadajcie naprawdę, bo nagrywam relacje dość często, informuję was o filmach, o odcinkach, więc zapraszam serdecznie. Również na Discorda możecie dać mi propozycje na film. No i wydaje mi się, że to wszystko. Również na stronkę wpadajcie. Życzę wam miłego dnia. Myślę, że pomogłem. Na tych dwóch programach bazowaliśmy. Jeśli macie jakiś pomysł, jak mówiłem, dajcie go w komentarzu. Trzymajcie się i widzimy się w następnych materiałach. A już może tak się nie będę żegnał. Trzymajcie się. Hejka.